Dzień dobry, z tej strony Kosmex. Już tutaj klatki mam ukończoną. Zrobiona wszystko jest. Chciałem wam teraz pokazać już taki wieczorny odcinek, tak o wszystkim już, że klatki pokończone. Tutaj mam już tak porobioną. Jest mi ta grzeczna, ona już tak nie ucieka. Nie uciekała przed chwilą. Teraz się trochę wystraszyła. Tutaj ma tak, tutaj będę kupiła do niej chyba jakieś karniki albo coś. Albo tutaj coś będę wkładał. W razie to nic tu jeszcze nie miała do jedzenia dawana. Zaraz muszę wszystkim podawać. I tutaj już coś się, klatka ciężko idzie. Tutaj u tych robiłem, jeszcze w ręku trytytki mam. Może trytytki mam po robieniu tutaj tego. Bo właśnie skończyłem już robienie tutaj królikom, tak do samej góry pozrobione jest. Tu mamy jedną samicę, tutaj jest druga. Im też chyba coś wezmę, bo tutaj było na początku miały karmik, ale to było na spółkę, więc na trzy wtedy były, więc to chyba wyjmę i jakieś mniejsze im postawię. Nie wiem, zobaczę. I tutaj właśnie mi się coś bierze. Tu mi się bierze. Za bardzo jest do przodu. Nawet nie domyka. To będę musiał coś sobie zrobić. Ale to chyba już nie dzisiaj. Zamyka. O, klatka jest zrobiona, króliki już pooddzielane. Dzieci mam jeszcze w ręku. No i dobra, samiczka się schowała. I tak na tyle, ja idę do domu już. Nie wiem, którą nadgodzinę mam już. Prawie 18 jest. To może jeszcze dzisiaj jakiegoś live'a się zrobi, zobaczymy. Wy pewnie jak będziecie oglądać, już będzie albo po live'ie, albo może jeszcze to dzisiaj wrzucę. Siwnie dzisiaj nie, bo jeszcze mam kilka filmów na zaś. Więc nie. Więc będziecie to mieli już po. Ale jeszcze nie wiem, czy dzisiaj będę robił live'a. Bo muszę tam zrobić kilka rzeczy. Bo po ostatnim były lagi i musiałem wyłączyć, niestety. Pół godziny. I niestety był krótki live. No, a teraz to będzie tyle. Klatka zrobiona ta i ta. Więc mam skończoną robotę. Tutaj piesek sobie siedzi. Przecież i tak ciemno. Bardzo. Mam latarkę jeszcze włączoną. No i dobra, idę do obrządku, bo się nawet nie poobrządzałem, nic nie porobiłem. I dzięki za oglądanie do następnego. I tu jest jedna samiczka. Druga i trzecia. Dzięki za oglądanie, do następnego. Cześć.